spójrz na ten zbiór. Hej, słyszycie ten piękny głos? Chyba już nie. Gdzie jesteś? Może tu? Albo tu? Gdzie jesteś? Nie uciekaj! Skąd pochodzi ten cudowny śpiew? Tu też nikogo nie ma. A, znalazłam ją! Moja Ariel, to ty śpiewałaś! Tego głosu nie da się tak po prostu zapomnieć. Naprawdę chcę. Co się dzieje, Sami? Coś taki wesołe? Arielka coś śpiewała. To na pewno ona. Ha, o to chodzi. No wiesz, twoja syrena zawsze była bliżej niż ci się wydaje. Na morze dnie, tu 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 tu. Na morze dnie, tu 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 tu. To byłaś ty, Su? Masz głos jak moja królewna. Chyba nie jesteś zawiedziony. Trochę jestem. Jeśli ta Barbie przypomina ci Ariel, zamieńmy ją w syrenę. Hej kochani, dzisiaj zrobimy syreni ogon i pasujący kostium naszej Ariel. Najpierw potrzebujemy odlewu i rybich łusek. W tym celu użyjemy folii spożywczej. Musisz się uzbroić w cierpliwość. Dostaniesz najpiękniejszy kostium na świecie. Widzę, że ta Barbie naprawdę skradła twoje serce. O tak, przypomina mi Ariel. Uwielbiam ją. I do tego ma piękny głos. Chcę zaśpiewać z nią w duecie. Moja księżniczko ze snów. Brawo, Sami. To będzie udany duet. Możesz mi pomóc? Musimy zrobić top, ale schowałam już folię. Zrobię dla niej wszystko! Proszę! Dziękuję, Sami. Dobrze, rozwinijmy jej trochę. I przetnijmy w połowie. O tak, w ten sposób. Teraz trzeba ją owinąć. Gotowe! Potrzebujemy jeszcze kleju. Wygląda na to, że zostawiłam go w drugim pokoju. Zaraz wracam. O nie! Uratuję cię, Ariel! Uciekamy! Dziwne. Gdzie ona się podziała? Pływaj stąd, Ariel! Sami, nie! Nie wrzucaj jej do wanny! Uff, ledwo udało mi się ją uratować przed Samem. Możemy więc zaczynać. Ostrożnie! To gorące! Nie martw się. Popatrz, jak się uśmiecha. Pewnie podoba jej się kolor. I cieszy się, że nie wpadła do wody bez syreniego ogona. Masz rację. Spanikowałem, ale i tak się o nią martwię. Rozumiem. A jaka jest wasza ulubiona księżniczka Disneya? Piszcie jej imię w komentarzach. Zobaczymy, która ma największe grono fanów. Prawie zapomniałem. Czegoś mi tu brakuje. Pójdę zrobić płetwę, żeby jej się lepiej pływało. Świetny pomysł. Ja w międzyczasie dokończę ogon. Dobrze, zmieńmy teraz kolor na ciemnozielony. Płetwa będzie niebieska. Prawie skończyłem płetwę. Ja w międzyczasie skończę ogon, robiąc ten sam wzór, co z poprzednim kolorem. Piękny, ale za słabo się mieni. Użyję przezroczystego lakieru z brokatem. Zaraz będzie się cały pięknie świecił. O tak! Trzeba go dobrze rozprowadzić. Mam przy Dasiów pokłady niemałe i kropelki brokatu mam też. Ale to jest hipnotyzujące! Gdy przyjdzie czas, chciałabym raz wreszcie zobaczyć świat wspaniały, w tym świecie żyć, wolną już być. Naprawdę chcę. Tada! Ładnie, prawda? Ale to jeszcze nie wszystko. Bo Ariel brakuje płetwy. Dokładnie. Zacznę aplikować brokatowy klej. Super. Mamy i piękny kolor, i kształt. Chcecie zobaczyć więcej podobnych filmików na naszym kanale? Dajcie znać w komentarzach, jaką mamy zrobić transformację.
i płetwa gotowa. Kurza twarz! Jest cudowna! Co teraz? Musimy ją przyczepić do ogona. Mów mi, co mam robić. Ostrożnie, bliżej. Stop, stop! Dobrze! Okej. I jeszcze Tansu, nie zapomnij podmuchać! Bacznie cię obserwuję. Nie chcę, żeby jej było gorąco. Spokojnie, Sami. Nic jej nie będzie. Skończyłam. Zrobimy teraz biustonosz z muszelek. Będzie miał inny kolor. Co powiesz na malinowy? Muszelki gotowe. Musimy je teraz nałożyć. Już prawie koniec, kochani. Pokryjemy wstążkę transparentnym klejem. Powoli i dokładnie. Na morze dnie, na morze dnie. Czas na muszelki. O tak! Suzy, ten kolor pasuje do jej ognistych włosów. Chyba już wyschły. Pokryjmy więc wstążkę tym samym kolorem. Ostrożnie. Trochę tutaj. I po bokach. Spójrz, Sami. Podoba ci się? O tak, jest przepiękna. Ściągnęliśmy już folię spożywczą spod biustonosza. Pora pobawić się trochę nożykiem. Robimy małe nacięcie. Tylko bądźcie ostrożni lub poproście o pomoc kogoś dorosłego. Mamy kotlety! Tyle się nad tym napracowaliśmy, a ty chcesz to teraz ciąć? Sami, nie stawiaj wszystkiego na głowie. Musimy go trochę uformować. Zobaczysz. Suzy, kiedy byłaś zajęta kończeniem ogona, ja zrobiłem swoją wersję. Porównajmy, który lepszy. Co myślisz? Bardzo ładny, ale czemu taki koślawy? Tak jakoś wyszło. Dobra, kończ swój i zaczynamy to przedstawienie. Sekundka, Sami. Okej, musimy trochę rozszerzyć. Ale się guzdrzesz. A wy, ludziska, klikajcie dzwoneczek i wpiszcie w komentarzach, który ogon podoba wam się bardziej. Mój czy Suzy? Mam. Teraz pozbędziemy się zbędnych elementów. Odetniemy wystające kawałki folii. Okej, można mierzyć. Mam nadzieję, że podobał wam się nasz filmik. Łapka w górę poprawi nam humor. Dajcie również znać, jaki filmik chcielibyście obejrzeć. Wybierzemy najlepsze pomysły. Na morze dnie i... zapomniałem, co dalej. Chyba przyda nam się lekcja muzyki. Do zobaczenia. Masz rację. Powiedzcie też, który ogon podoba wam się bardziej. Już za wami tęsknię. Pa, pa.